Plan jest taki. Wejdziemy z Gambolem do szpitala i zrobimy sobie operacje plastyczne twarzy, żebyśmy wyglądali jak dwaj najzdolniejsi goście w szkole, Bobert i Alan. Tymczasem tata zagra Lady Prunelel Autocaring. Ryba i frytki. I przekona rodziców Alana i Boberta, żeby zapłacili mu czesne w jego wymyślonej, bardzo brytyjskiej szkole o angielskiej nazwie Szkocja, co pokryje nasze długi i da nam wymyślone wykształcenie. O, genialnie proste. Nie może się nie udać. Słyszysz, Larry? Proszę, wpuść mnie! Mamy bardzo ważną sprawę! Nie! Ile razy spotykam się z Watersonami, coś złego mi się... Zdofam to. Wystarczy z wami porozmawiać. Ale nie uważasz, że wytoczenie nam sprawy sądowej i zastraszenie twoich narzeczonych to przesada? Ile razy narozrabiacie? Ja muszę płacić za to z własnej pensji. Jak myślisz, dlaczego tak często zmieniam pracę? Jakoś o tym nie pomyślałam. Nie podoba mi się twoje podejście. Wejdę do środka, podam ci dłoń i pogodzimy się. Nie, nie możesz tego zrobić. Właśnie, że mogę! Nie możesz, ponieważ masz zakaz zbliżania się do niego. Słuchajcie, kiedy przychodzicie do więzienia, musicie walnąć największego gościa w celi, a wtedy nikt... Największego, a nie najgrubszego. Przepraszam. Teraz boli mnie tutaj i tutaj. Wspaniale! Mama przyszła nas stąd wyciągnąć! Nie tym razem. Co? Was też zamknęli? Spokojnie, dobrze jest. Na pewno coś, czego nie przewidzieliśmy, wybawi nas z sytuacji jak zwykle. Właśnie teraz. Watersonowie, możecie... Hurra! Siedzieć cicho, bo inaczej nie dostaniecie kolacji! Gdzie szczęśliwe zakończenie? To koniec. Po sprawie. Nie. Co? Mówię nie! Nie może się to tak skończyć! Jeszcze nie teraz! Mówią, że to zaszło za daleko, a ja twierdzę, że to nieprawda! Wydostaniemy się stąd! Hej, ty! Tata mówi, że gdyby jego pies był tak paskudny jak ty, to by go ogolił i nauczył chodzić tyłem! Tato! Bardzo dziękuję. To za umożliwienie nam wyjścia, a to za walnięcie mojego męża. Dobra, co teraz? Trzeba się porządnie zastanowić. Aż do tej pory każda zła sytuacja robiła się jeszcze gorsza, żeby na końcu się rozwiązać. Zostało nam tylko jedno wyjście. Każdy z nas wybierze sobie problem i zrobi z tego jeszcze bardziej problematyczny problem, niż by ten problem mógł być problematyczny. Róbcie to zwykle. Pogarszajcie sprawy. Tu jest napisane, że pan Small pozwał nas za wywołanie u niego klaustrofobii po tym, jak zamknęliśmy go w szuflacie. Przepraszam, ale nie widzę w tej kopercie żadnej niespodzianki. Sorry, przepraszamy pana. Myślisz, że już jest gorzej niż zwykle? Tak, a teraz go wyślimy do najmniejszego kraju na świecie. Kenneth, straszne stworzenie w słoiku. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Tak, dokładnie tego potrzebujemy. O, pani Waterson, przyszła pani oddać pieniądze, które jesteście winni? Nie. Chcę, żebyś przekazał mamie wiadomość. Powiedz jej, że jest wiedźmą i to wyjątkowo brzydką. Powiedz też, że jest tak gruba, że jej szkolne zdjęcie miało metr szerokości. I wreszcie powiedz mamie, że ma tyle kurzajek, że można ją czytać brajlem. Zupełnie nie wiem, co się dzieje. Ktoś kogoś goni! Dobra, chyba mi się udało! Na jakim jesteście etapie? Czy Kenneth jest gotowy? Tak, jest w świetnej formie! Zjadł ludzi w autobusie! I autobus! Jak się stąd wydostać? Szybko, wskakujcie! Hej! Oddajcie mój wózek, zanim zapomnę, dlaczego was gonię! Wiecie, chyba porządnie wkurzyliśmy całe miasto! Opuścili naszą dziecko! Rozwalili mi głowę!